redakcja kontakt z autorem. Kowalczyk po spokojnym początku rywalki atakowała na podbiegach. Po ostatnim z nich nawet prowadziła, ale po wjeździe, Ena prowadzącej do mety prostej dała się wyprzedzić. Od Bjornsen była wolniejsza o zerowym roku, 87 rok sekunda, a od Nilsson od zerowego roku, 41. Udostępnij oceń artykuł. Redakcja kontakt z autorem. Obchody odbywają się w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema oraz wokół niej w programie uroczystości znalazły się modlitwa różańcowa, koronka do Miłosierdzia Bożego, koncert pieśni religijnych i patriotycznych oraz uroczysta Eucharystia, która rozpocznie się o godz. 16 rok swoje przybycie do Torunia zapowiedzieli między kropka i neutron. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa i minister z Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, a także ok. 70. rok parlamentarzystów. Do Torunia przyjechały tysiące słuchaczy z całej Polski, a także przedstawiciele Polonii, którzy od rana zwiedzają między kropka i neutron. Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i SKW Jana Pawła II oraz siedzibę radia. Ci z nich, którzy nie zmieszczą się do hali, będą mogli śledzić przebieg uroczystości na telebimach zlokalizowanych przed nią, w namiotach z ławkami i na świeżym powietrzu. Przez wiele lat obchody rocznicowe organizowane były w prowadzonym przez redemptorystów w kościele SKW Józefa, sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jednak nawet rozstawione przed świątynią wielkie namioty nie były w stanie pomdrugeścić przybywających w coraz większej liczbie pielgrzymów. Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 roku, w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycji przez 14 godzin na dobę mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości. Tydzień później rozgłośnia została poświęcona przez ordynariusza ówczesnej diecezji chełmińskiej BP Mariana Przykuckiego, który podkreślił jej znaczenie dla rewangelizacji. Wiemy, że na skutek naszej przeszłości, na skutek systemu totalitarnego wiele jest wypaczonych sumień i do wielu słowa głoszone w kościele nie docierają. Może dotrą właśnie poprzez radio, mówił wówczas nieżyjący już biskup. Z czasem Radio Maryja wydłużyło nadawanie do 24 roku godzin, a jego zasięg objął całą Polskę i rozszerzał się na inne kraje. Od 1998 roku Röntgen jest dostępne za pośrednictwem internetu na całym świecie. Udostępnij. Oceń artykuł.